To są filmy, które znaleźliśmy w 10 dość dużych pudłach na osiedlowej wyprzedaży po 5 dolców za pudełko. Były przetrzymywane w stodole około 15 mil na zachód od Austin w Teksasie. Było tam kilka starych nagrań, które również kupiliśmy. Jakieś zardzewiałe narzędzia, tony puszek po farbie, różne inne kawałki starych, bezużytecznych śmieci i te pudełka. Ludzie prowadzący sprzedaż wydawali się nie wiedzieć, że tam są i wycenili je dla nas na miejscu. Filmy różnią się formatami, od starych szpul 35 mm po Betamax. Wiele filmów jest uszkodzonych, nie do naprawienia, ale staramy się jak najlepiej to zrobić i je wyczyścić. W miarę przekopywania się przez pudełka i digitalizację większej liczby filmów i plików audio będziemy publikować więcej. Właśnie te słowa znajdują się w opisie kanału, jak i niemal każdego filmu na kanale YouTube o nazwie Jack Torrance. Intrygująca, mroczna historia zarejestrowana na zniszczonych taśmach. Wszystko skupione wokół pewnych wydarzeń w Teksasie. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem dziś przyjrzymy się historii kryjącej się za kanałem Jack Torrance. Zacznijmy od faktu, który może wydać się odrobinę mylący. Sama nazwa kanału w żadnym wypadku nie odnosi się do bohatera, występującego w kultowej powieści Stephena Kinga, jak i jej adaptacji Stanleya Kubricka pod tytułem Lśnienie, jak i w innych okolicznych tworach. Absolutnie, kanał nie ma z tym charakterem nic wspólnego, poza imieniem tej postaci występującym w nazwie kanału. Przechodząc do sedna, Jack Torrance jest kanałem na YouTube, którego tematyka skupia się wokół nagrań z taśm zakupionych na targu Rupieci przez jego prowadzących. Zanim zajmiemy się typowo materiałem zgromadzonym na kanale i całej otoczce wokół przedstawionych wydarzeń, materiał odnaleziony przez możliwych prowadzących został zakupiony w stodole około 15 mil na zachód od Austin w Teksasie. 15 mil, czyli około 24 km. Na kanał Filmy na Dobre zaczęły pojawiać się prawdopodobnie 29 grudnia 2011 roku. Mimo tego jednak pierwszym, niestety niedostępnym, przesłanym materiałem był takowy zarejestrowany na starej taśmie typu np. 8 mm. Przedstawiał on człowieka trzymającego w rękach małe dziecko, które w rzeczywistości okazuje się być jakimś demonicznym stworzeniem, bądź zwyczajną lalką. Kolejny film, również zarejestrowany na takowej taśmie, przedstawia widok z zapewnej zasłony. W tle słyszymy melodię, która jak się okazało wydobywa się z zabawki dla dziecka. Króliczka wielkanocnego, który śpiewa o swojej szczęśliwości. Po chwili zza kurtyny wyłania się demoniczna dłoń, której cień mogliśmy dostrzec wcześniej. Przy okazji trzeciego klipu można już założyć korzenie historii prezentowanej na kanale.
przesłany 30 grudnia 2011 roku, prezentuje tabliczkę Ouija, na której to leży prawdopodobnie ręka martwego człowieka, całkowicie pokryta we krwi. Mówiąc o potencjalnej historii w tym miejscu, muszę stwierdzić, że materiały nie są publikowane w kolejności chronologicznej. Jako iż są to stare nagrania, autorzy wrzucają akurat te, które udało im się odtworzyć, a widoczna na tym tabliczka Ouija może być momentem kulminacyjnym i początkiem tejże historii. Przesłany w dzień później materiał przedstawia dziewczynę nakładającą makijaż przed lustrem. Po pewnej chwili gaśnie światło, a gdy podobnie się zapala, obok dziewczyny pojawia się coś dziwnego. Kolejny przesłany materiał przedstawia niezidentyfikowaną niestety osobę w masce, przypominającej głowę wiedźmy. Następne szczątkowe nagrania prezentowały coś w stylu zwyczajnego życia domowego. Postaci w kostiumie doktora Dżumy przechadzającej się po pewnym pomieszczeniu. Zwłoki ciągnięte po podłodze. Ponownie postać doktora Dżumy, tym razem w lekko odmiennym środowisku. Materiał zarejestrowany na cmentarzu. Nagranie wskazujące na obecność duchów czy też demonów. Klip przedstawiający lożę masońską wraz z jej prawdopodobnym członkiem. Samoistnie poruszającą się lalkę, która wydaje się być opętana, czy coś w tym rodzaju. March 2012 roku na kanale pojawił się ostatni film w podobnym formacie. Nie przedstawiał w zasadzie niczego ciekawego. W tym momencie na kanał Jack Torrance przestały być publikowane kolejne materiały, przynajmniej do czasu, jednak temu przyjrzymy się za chwilę. Od końca grudnia do połowy marca na kanale pojawiło się 28 klipów w formacie około 8 mm. Wydaje się, iż wszystkie te nagrania zostały zarejestrowane w pierwszej połowie XX wieku, jednak dokładniejsza data pozostaje nieznana. Materiały z pewnością nie były przesyłane w kolejności chronologicznej, a występowanie pewnych kluczowych elementów pozwoliło mi uformować pewną prawdopodobną opowieść skrywającą się za klipami. Być może nagrania te pierwotnie były rejestrowane przez zwyczajną rodzinę żyjącą spokojnie w połowie XX wieku. Jednakże do czasu, kiedy jeden z domowników postanowił użyć tabliczki Ouija, która sprowadziła duszę zmarłych na domostwo. Od tego momentu dom był nawiedzany przez pozbawionych cielesnej formy gości, a domownicy z każdym kolejnym rejestrowanym nagraniem coraz bardziej popadali w obłęd, co wyjaśniałoby dlaczego część z tych nagrań jest o wiele mroczniejsza od pozostałych. Domownicy zwyczajnie zagłębiali się w paszczę szaleństwa. Co jest ciekawym zbiegiem okoliczności, gdyż Jack Torrance Lśnienia również w miarę pobytu w hotelu Panorama stopniowo odchodził od zmysłów i stawał się socjopatą. Przypadek? Kanał swoją aktywność wznowił 2 lata później, a dokładnie 29 listopada 2014 roku. Tym razem, co zaskakujące, materiały były w formacie VHS. Ich zawartość nie wykraczała poza błąkanie się po zalesionych terenach w dzień, jak i w nocy. Tym razem niestety filmy publikowane były w kilkumiesięcznych przerwach. Prawdziwy zwrot akcji okazał się mieć miejsce przy filmie zatytułowanym Under Construction. Ten materiał odróżnia się od pozostałych. Jego tytuł jest inny, nie ma również śladu po standardowym opisie. Ba, film w ogóle go nie posiada. Jeszcze poważniejszą różnicą jest fakt, iż klip nie został nakręcony ani za pomocą starej kamery, ani w formacie VHS, a zwyczajną, współczesną, kamerą cyfrową. Z tych właśnie przyczyn uważam, iż tenże materiał został zarejestrowany przez osobę, która odkupiła kasetę nieopodal Austin. Jednak co mogło nią kierować, by podjęła próby kontaktu z widownią, z którą nigdy wcześniej nie podjęła interakcji? Materiał rejestrowany był w domu, który wydaje się być remontowany. Autor porusza się po pomieszczeniach budynku. Niby nie ma tutaj niczego dziwnego poza tym konkretnym widokiem.
Autor jest obserwowany przez niezidentyfikowaną postać. Czyżby był on w niebezpieczeństwie? Od tego momentu pojawiać zaczęły się jedynie takowe nagrania, rejestrowane kamerą cyfrową. Sytuacje na nich przedstawione mogą się wydawać niezbyt interesujące. Autor późną nocą porusza się po pewnej posesji. Taki obrót spraw miał miejsce aż do filmu o tytule Night Night Return. Tutaj obyło się bez większej rewolucji. Autor cały czas porusza się po wnętrzu domu. W pewnym momencie filmu natomiast odnajduje starą kamerę. Prawdopodobnie właśnie tą kamerę, którą rejestrowane były wcześniej publikowane filmy. Możliwe, iż autor porusza się po tym samym domu, w którym te nagrania były rejestrowane. Wkrótce ten ktoś, śledzący bohatera przez cały ten czas, dał o sobie znać. Od tego momentu na kanał zawitało kilka nagrań we wcześniej znanych nam formatach z pominięciem kamery cyfrowej. Materiały nie różniły się w zasadzie niczym od pozostałych. Ciekawe sytuacje natomiast miały miejsce w opisach dwóch z nich. Na pierwszy rzut oka standardowy opis dla tego kanału. Jednak gdyby wgryźć się głębiej, odnajdziemy ukrytą wiadomość. Pomocy. Podobna sytuacja zdarzyła się przy okazji innego filmu. Woła. Czy odpowiesz? Po kilku nagraniach Jack Torrance niespodziewanie zniknął. Ponownie na 2 lata. Powrót nastąpił 5 lipca 2018 roku za pośrednictwem transmisji na żywo zatytułowanej Znajdź mnie. Zbierając fakty, o których powiedziałem wcześniej, autor może być w niebezpieczeństwie. Prosi o pomoc widzów kanału. Pytanie tylko, co mu zagraża. Od tego momentu na kanale pojawiały się kolejne stare nagrania we wcześniej widzianych formatach. Jednak odrobinę cofnijmy się w czasie. Po transmisji na żywo z 5 lipca zagraniczny twórca NineMind, który już wcześniej prowadził dość duże śledztwo na temat kanału, postanawia wybrać się do Teksasu i odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z kanałem. Kiedy przedstawię wam prawdę, której doszukał się Nick, wszelkie teorie, domysły czy przemyślenia, które przedstawiłem wam ja, do których doszliście sami, mogą okazać się błędne i zupełnie odbiegać od przerażającej prawdy, którą przedstawię wam za kilka minut. August 2018. Na kanale NineMind pojawia się ostateczne wyjaśnienie i rozwiązanie tejże sprawy. Twórca przedstawił wszystko, czego doszukał się podczas śledztwa w Teksasie. Główny bohater tej opowieści podczas pobytu w tym miejscu odwiedził miejsca, które do tego momentu mieliśmy możliwość oglądać jedynie z perspektywy przerażających nagrań publikowanych na kanale Jack Torrance. Twórca zwiedza opuszczone budynki, cmentarze, stare magazyny, budowle czy cokolwiek, a nawet odnajduje dom, który możemy zobaczyć na banerze oraz zdjęciu profilowym kanału. Wkrótce później rozpoczyna się gra. Niebezpieczna gra, z jak się okazuje tytułowym Jackiem Torrance'em. Tajemnicza postać, daj mu wiele poszlak. Myślę, że streszczanie wam przygody prowadzącego mija się trochę z celem, więc od razu przejdźmy do jego znalezisk. Jeśli natomiast interesuje was jej przebieg, obejrzyjcie film podany w opisie. Autor wchodzi w posiadaniu kilku ciekawych poszlak, takich jak torba wypchana po brzegi karteczkami z napisem Przepraszam, płytami winylowymi oraz małą figurką kotka, jedną z 12, ale o tym za moment. W międzyczasie bohater dostaje wiadomość e-mail prosto od Jacka Torrance'a z linkiem do kolejnego materiału. Nie wyróżnią się w zasadzie niczym spośród pozostałych. W opisie ponownie zawarta była wiadomość. Wszyscy, którzy czuwają,
będę cierpieć w anatema. Nie jestem pewien, czy dobrze ująłem to słowo. Anatema jest to rodzaj klątwy rzuconej przez religijną postać bądź istotę ponadnaturalną. Ta dziwna groźba nabrała znaczenie następnego dnia, kiedy osoba prowadząca mailową konwersację z Nickiem poprosiła go o spotkanie na odwiedzonym przez niego wcześniej cmentarzu, widocznym na jednym z pierwszych nagrań zamieszczonych na kanale. Cmentarzu, z którego pochodzi pierwsze ujęcie klasyka Tobiego Hoopera pod tytułem Teksańska masakra, piłą mechaniczną. Nick odwiedza cmentarz i szybko zabiera stamtąd paczkę pozostawioną mu przez nieznajomego. Po otworzeniu pakunku, pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy była wiadomość na przykrywce. Nie powinieneś nigdy odpowiadać na wołanie. Prosi o przebaczenie. Zawartość pudełka była bardzo niepokojąca. Wydrukowana klatka z filmu Ninth Mind na temat Jacka. Tweety związane ze śledztwem na jego temat, a przede wszystkim pozostałe 10 kotów. Wraz z jednym o wiele większym, mającym symbolizować samego Nicka. Bohater wkrótce później opuszcza Teksas ze świadomością, iż jest przeklęty. Niedługo po tym na kanał Jacka zawitało nagranie przedstawiające, co działo się z zawartością paczki przed pozostawieniem jej na cmentarzu. Nick zdaje sobie sprawę, iż pozostałe 11 kotów przedstawia innych 11 przeklętych. Są nimi nieznani, nam niestety komentujący, prowadzący własne śledztwo obserwatorzy tejże akcji. Po prostu widzowie. Opis filmu pozostawił jasne przesłanie. Wszyscy są przeklęci i muszą prosić o przebaczenie. Według Nicka wyjaśnia to, dlaczego ktoś, kto pozostawił paczkę, przepraszał za rzucenie klątwy na jego kolegów oraz widzów. Dlaczego? To, co teraz usłyszycie, może wydać się na pierwszy rzut oka niezrozumiałe. Wielkie nagranie publikowane w ostatnim czasie, obie paczki i ich zawartości zostały stworzone przez tę samą osobę, która nieopodal Austin zakupiła stare kasety. Rzecz w tym, że ona także jest przeklęta, w pełni poddana jego wpływowi. Pojawiło się jeszcze kilka filmów tego pokroju o tytułach Kolekcja 1, 2 i 3, na których widzimy bardzo podobny proces. Co dziwne, data nagrania obu klipów to 8 marca 1984 roku. Niedługi czas później na kartę społeczność kanału dodany zostaje post z zdjęciem paczek, wkrótce później nadanych do przeklętych. Każdy z nich dostawał niemalże identyczne rzeczy. Stare zdjęcie, malutki przedmiot oraz list o następującej treści. Zgubiłeś się, ale szukam cię, dziecino. Pierwszy krok już za tobą. Wiem, kiedy jesteś sobą, ale musimy spotkać się teraz na innym locie. Zrób tak, jak mówię, abym mógł być z tobą. Zabierz to zdjęcie sfałszowane przez mój obiektyw. Złącz się ze mną, dostarcz mi swój dowód. Dokumentuj swoje czyny i zaświadczaj o moich dziełach. Musisz najpierw wybrać swój symbol, nie większy niż zaciśnięta pięść, a zarazem nie mniejszy niż ząb trzonowy. Zwyczajne spojrzenie, na to powiem, kim jesteś. Załącz swój symbol do mojego zdjęcia, używając czerwonego sznura. Przygotuj się, bo niedługo już będę z tobą. Wykrzycz tych, będących w pustce. Musisz znaleźć tego, kto ma wystarczająco dużo siły, by nas złączyć. Im starsi są, tym więcej wpływu posiadają. To otworzy drzwi. Musi to grać, dopóki twoje zadanie nie zostanie ukończone. Rób to sam, jako że zaproszeni nie będą mile widziani. Nie przeżyjesz tego, jeśli nie oddasz szacunku. Uniesz swe ręce w stronę nieba i krzycz o pomoc, aby nas złączyć. Kiedy starszy się ukaże, połóż swe dłonie na ziemi, przy jego stopach i proś o pomoc. Jeśli się nie zgodzi, to chwyć splecione zamiary i wrecytuj me słowa. Kiedy ty wymówisz, powtarzaj zjednoczone słowa, dopóki nie usłyszysz mojego głosu. Kiedy czujesz mój oddech, to jestem z tobą. Powtórz me słowa. Wezwij mnie. Pokornie cię błagam o twoje wsparcie. Użycz mi swej mocy i mądrości.
Zagubiłem się i potrzebuję zostać odnalezionym. Zaprowadź go do mnie, złącz go ze mną. Ten, kto czeka, z dojrzałym i żądnym obiektywem, powtórz, przywołaj. Umieść nasze wspólne cele, tej nocy pod twą poduszką i śnij o naszym złączeniu. Jestem z tobą. Moje oczy, będące w ciemności, zawsze cię dostrzegą. Spoglądałem wewnątrz i widziałem wędrujące dziecko szukające schronienia. Teraz przetnij sznur i rozłącz nasze pionki, jako że znalazłem cię w duszy. Zatrzymaj me zdjęcie na wieczność. Teraz wyślij mi swój znak, jako że tylko mój obiektyw całkowicie doprowadzi cię do mnie. Nagranie pod tytułem Inwokacja nie jest czymś nadzwyczajnym w kwestii innych filmów na kanale. Przedstawia jedynie las późną nocą. Wracając do kolekcji, pod koniec drugiej części tego materiału część spakowanych przez opętaną osobę pakunków zostaje zakopana i oznaczona symbolicznym nagrobkiem. Dlaczego ten ktoś to zrobił? Pytanie to po dziś dzień pozostaje bez odpowiedzi. Jakiś czas później inna osoba otrzymała paczkę od Jacka. O znacznie większych rozmiarach. W środku znajdowała się m.in. malutka walizka, wypchana po brzegi liśćmi i patykami, oraz kocie łapy. Prawdopodobnie wypchane i sztuczne. Mam nadzieję. Na obydwu znajdowało się dwa słowa, formułujące wiadomość szczęściarz. Według Nika słowo to odwołuje się do niego, jak i innych osób zamieszanych w sprawę. Okazała się tam również być kaseta VHS. Nagrany na nią materiał pochodził z pewnego cmentarza. Prawdopodobnie tam została ukryta kolejna wskazówka. Tak też było. Nikt za pośrednictwem osób trzecich wszedł w jej posiadanie. Był nią pendrive. Zawartość jego była dość spora. Kilka folderów, niektórych o w teorii bezsensownych nazwach typu P czy S. Każdy miał inną zawartość, począwszy od folderu jawnie szydzącego z Nika jego ekipy śledczej, poprzez stare czarno-białe fotografie z dopiskiem Studio Studio z San Antonio w Teksasie. Do tego faktu odwoływał się też inny element na innym folderze. Screen tweet osoby o Niku Mr. Enigma, który doszedł do ciekawego faktu. Studio Studio zostało założone przez Bena J. Studera. Jego nagrobek nosi znak masonerii. Ponowne nawiązanie do masonów. Ben J. Studer był masonem i z pewnością w wyniku jego ingerencji część z wydarzeń obserwowanych w trakcie tej historii miała miejsce. Folder JR5 zawiera w sobie kilka plików tekstowych, w których zawarta była m.in. lista linków do filmów, w których przeklęci proszą o przebaczenie, wypowiadając inwokacje. Folder Flash natomiast przedstawiał zdjęcia ich domów, aktualnego pobytu. Folder pomocy. W nim znajdował się materiał oraz plik tekstowy. Każdy z nich zatytułowany Przestań. Treść pliku tekstowego brzmiała Musisz przestać, albo infekcja się rozprzestrzeni. Plik wideo był następujący. Wołała pomoc. Wysoki męski bądź kobiecy, zrozpaczony głos. W kółko powtarzający słowo nie. Nick dopasował również rozsypane litery, które dały słowa zatrzymaj Jacka. Poprzedni segment był opowiedzeniem historii,
jak i prowadzący kanału Nightmind doświadczył podczas doszukiwania się prawdy, ukrytej pod widmem z filmów na kanale Jack Torrance. I tej prawdy się doszukał. Do takiego motywu jeszcze w tym materiale wrócimy, lecz teraz przedstawię wam całą prawdę na temat kanału. Bez własnej teorii. Początkowo starałem się uformować własną, jednak zapomnijcie o niej. Bo był to jedynie domysł, próba. To, do czego doszedł Nick, myślę, że w pełni zobrazuje wam historię ukrytą pod kanałem Jack Torrance. Posłuchajcie. Pod koniec XIX wieku na świat przychodzi Ben J. Studer, który będąc dorosłym był właścicielem sieci studiów fotograficznych Studer w San Antonio i Teksasie. Ben był masonem. Zakon masonów przez miłośników teorii spiskowych często łączony był z praktykowaniem mrocznych rytuałów oraz czarnej magii. Dzięki wsparciu, jakie Studer dawał masonom, byli oni w stanie uwiecznić swoje dokonanie za pomocą wielu kamer. W ten właśnie sposób na przykład powstało nagranie z loży masońskiej, jak i prawdopodobnie cała reszta nagrań rejestrowanych na sprzęcie typu 8 mm. Przez pierwsze lata istnienia kanału publikowane na nim były materiały przedstawiające członków kultu, zjawiska paranormalne, przedmioty służące do wywoływania duchów i odprawiania paranormalnych rytuałów. Jednym z duchów, który został wywołany, był on, Jack Torrance. W liście mowa o jego obiektywie. Możliwe, iż to sformułowanie oznacza właśnie obiektywy typu 8 mm właśnie, a demon aktywny był już w latach 40. i 50. Wtedy właśnie posiadł swojego pierwszego żywiciela. Kiedy główny bohater bądź bohaterka zakupiła stare, zagubione nagrania, duch miał szansę odżyć, stać się potężniejszym. Bohater starał się odnaleźć znaczenie tych dziwnych klipów, z każdym dniem wierząc coraz mocniej w demona, który był na nich uwieczniony na przykład tutaj. A im bardziej się w niego wierzy, tym ten staje się silniejszy. Kiedy na kanale miała miejsce przerwa, a dokładniej ta w 2015 roku, pojawiło się kilka filmów. Być może bohater chciał nadać kanałowi zupełnie nowy, bardziej osobisty kierunek. Wtedy właśnie pojawiło się kilka filmów, w których eksplorowany jest remontowany dom. Być może wtedy wszystkie nagrania zostały już pokazane. Być może od tego momentu tematyka kanału miała być zupełnie inna. Jednak wtedy przyszedł on, Jack Torrance, w swojej nowej, potężnej formie. Bohater stał się jego nowym żywicielem, osobą, którą sterował, a YouTube jego widownią, dzięki której mógł rosnąć siłę. Wraz z procesem, kiedy więcej osób zaczynało zdawać sobie sprawę z jego istnienia, bohater stał się czymś w rodzaju nowego żywiciela. Kiedy internet starał się rozwikłać historię ukrytą za kanałem, demon przeklął również ich, ponieważ mocno wierzyli w jego istnienie. A jego nowy żywiciel wołał o pomoc w liczny sposób, kiedy przez wolę Jacka pakował coraz to kolejne pakunki, kiedy to robił rzeczy, które rozkazywał mu demon, wykraczające poza granice człowieczeństwa. Przepraszał za to, co się z nim dzieje i jak przerażające wydarzenie powoduje. Jak już wspomniałem chwilę temu, YouTube w niedługim czasie stał się widownią, publicznością dla demona, którą ten również chciał przeklnąć. Niestety udało mu się stać na tyle popularnym, by wprowadzić ten plan w życie. Nick zakończył tę historię na zawsze, za pośrednictwem swojego filmu o tytule Oczyszczenie. Zebrał wszystkie odnalezione w trakcie tej historii przedmioty, figurki kotów, wydrukowane zdjęcia każdego domu przeklętego. Wszystko, co przeklął Jack Torrance. Nick obmywa każdą z tych rzeczy wodą, następnie wkłada do pojemnika i wrzuca do wody, by odpłynęły daleko, daleko, aby mściwy demon już nigdy nie powrócił. Niestety, filmy na kanale pojawiają się jeszcze do 8 stycznia 2019 roku, akurat pozbawione większego sensu, niczym nie wyróżniając się spośród pozostałych. Mściwy duch prawdopodobnie tego dnia odszedł na dobre, o ile nie powróci znów za kolejne lata.
Podsumowując, do czynienia mieliśmy z naprawdę intrygującą opowieścią Mercy. Historią, niestety smutną, o demonie i sterowanej przez niego ofierze, która zwyczajnie wepchnęła nos w nieswoje sprawy. Jeżeli mało wam tego tematu, zajrzyjcie koniecznie na filmy na kanale Nightmind. Moim skromnym zdaniem, Jack Torrance to jedna z tych historii, dla których uwielbiam tworzyć dla was te materiały. Mam nadzieję, że w trakcie jej poznawania bawiliście się tak dobrze jak ja. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówił do was Mondar. Już niedługo usłyszymy się w kolejnych strasznych odcinkach. Tymczasem na dole napiszcie, co wy sądzicie o przedstawionej dzisiaj przeze mnie opowieści. Co sądzicie o kanale Jack Torrance? Napiszcie też, jak podobał wam się dzisiejszy materiał. Bez wątpienia jest dla mnie on czymś przełomowym. Na przestrzeni ostatniego tygodnia włożyłem w niego naprawdę mnóstwo pracy i żadnej minuty spędzonej przy tym nie żałuję. I pewnie włożę jeszcze trochę, ponieważ muszę jeszcze ten film zmontować i bardzo się z tego powodu cieszę. Zapewne czeka mnie jeszcze kilka równie cudownych godzin podczas montażu. Tymczasem ja bardzo dziękuję ci za oglądanie tego materiału do końca. Jeżeli ci się spodobał, to strzel pod nim łapkę w górę oraz subskrybuj kanał tradycyjnie z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyj mi poprzednie filmy, wyczekuj też tych następnych. Jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to zajrzyj na mojego Instagrama, Snapchata, serwer Discord, grupę na Facebooku oraz fanpage'a. Do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. A tymczasem, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Dobrej nocy. Cześć.